Powiedz mi, co czujesz lub widzisz, co odczuwasz, kiedy słyszysz nowy porządek świata. Ściśnięcie. Jakby ktoś mi zabrał przestrzeń. Ciebie to nie dotyczy, nie masz takiego odczucia. Jeden, dwa, trzy, nie czujesz tego. Ale na wszelki wypadek podnieś swoje wibracje jeszcze bardziej, swoje częstotliwości. Tak, żebyś czuł się mocno doenergetyzowany. I ponieważ będziemy skakać po bardzo różnych tematach, to chciałabym, żebyś jak zwykle stał się niewidzialny, niesłyszalny, nieodczuwalny dla nikogo i dla niczego. Twoje oko mentalne nigdzie nie jest zauważone. Nikt cię nie widzi, nikt cię nie słyszy, nikt cię nie odczuwa, nikt cię nie wyczuwa. Wniosłem się ponad to ściśnięcie, tą blokadę. Teraz widzę. Dobrze. Powiedz, co czujesz, kiedy mówię nowy porządek świata, a tak przyjęty ogólnie NWO. Skrót po angielsku. Widzę i czuję. Czuję, jak widzę taka ludzkość, która stoi w takich szeregach jak wojsko. Nie wiem, czy ona takich się pojawia symbolach, że w garniturach, tak jakby każdy stał identycznie ubrany, nawet twarze są jakoś tak, mimika jest identyczna. I oni patrzą w jedno miejsce przed siebie. Jakby te osoby nie potrafiły rozejrzeć się dookoła, tylko są sfokusowane, patrzą, dosłownie patrzą w jednym kierunku, smutnymi oczyma, bez właśnie, tak jakby były sfokusowane na czymś, co przed nimi. I ta uwaga jest tak mocno zwrócona, w kierunku, w którym patrzą, że chyba nie potrafią w innych kierunkach patrzeć. Natomiast odczucia są takie, że jak patrzą przed siebie, to czują się bezpieczni. Jakby chcieli popatrzeć w tył albo z boku, to natychmiast pojawia się forma lęku. I ten lęk pozwala im, czy powoduje, że patrzą tylko w tym jednym kierunku. A sprawdź, czy to są istoty ludzkie. Weź sobie, wybierz jedną z nich. Spójrz w oczy. Tak, zgaszony lęk czuć, potężny lęk, tak jakby ktoś, jakby ta osoba przekonała siebie, że tego lęku nie ma i to, że skupia się na tym, co widzi, niweluje ten lęk albo zmienia jej uwagę i pozwala jej tego lęku nie odczuwać, ale nie potrafi się ta osoba w pełni tego lęku pozbyć. Wystarczy, że się popatrzy gdzieś z boku i natychmiast on się pojawi. Czy to są osoby, które mają empatię? Czy to są osoby, które czują jakieś emocje, oprócz tego lęku oczywiście? Na podstawie tej jednej, którą sobie wybrałeś. Czy ona ma empatię gdzieś głęboko ukrytą? Tak. Zamaskowaną. Dobrze. To teraz kolejne pytanie. Czy istnieje organizacja ponadnarodowa, znana jako Nowy Porządek Świata, czyli NWO? Czy istnieje taka organizacja ponadnarodowa? Tak czy nie? Nie, nie odczuwam tego tak. Że nie ma. To jest zbiór różnego rodzaju elementów, które tworzą ideę, czy ideologię, którą możemy tak nazwać. Ale wszystkie elementy od takich od rządów poprzez ponadrządowe, poprzez właśnie eteryczne organizacje, jeśli tak można powiedzieć, czy ten właśnie Deep State, który też jest elementem, tworzą taką ideę, która ma właśnie ustandaryzować te wszystkie elementy życia ziemskiego.
idź do momentu, w którym powstało NWO, jako ten zbiór takich idei. Powiedz, co widzisz. Grupę ludzi w garniturach, elegancko ubrani, w jakimś takim eleganckim domu, forma dworku. Dworku czy takiego, nie wiem, chyba secesyjnego takiego domostwa. Bardzo eleganckie krzesła, wszystko jest naprawdę luksusowe. Siedzą tych istot, jest kilka. Ile? Mężczyzn. Jest ich 7, pojawią się. I widać, że to są bardzo majętni ludzie, tak wyglądają ludzie, natomiast jest coś takiego bardzo niepokojącego w ich, taka żądza, żądza władzy, już nawet nie bogactwa, bo wydaje się, że oni czuć zresztą, wszystko mają. Że tak. I jakby do tego takim kolejnym krokiem jest wywoływana w nich, bo to się też wyraźnie czuje, wywoływana w nich żądza władzy. I pewnego rodzaju rozmowa jest, i to też ciekawe, że oni rozmawiają, tak jak przy stole się rozmawia o jakimś planie, natomiast jest bardzo głębokie poczucie, że tak jakby ktoś przez nich przemawiał. I oni debatują na temat właśnie możliwości wpływania na masę ludzką. To się już tak pojawia, jakby czynnik ludzki, czy poszczególne osoby były takim elementem, który nie ma uczuć, jest po prostu masą, tak? Którą w jakiś sposób oni potrzebują zmusić, czy wpływać w taki sposób, żeby oni wykonywali to, co oni założą, ale żeby nie uświadamiali sobie, że wykonują czyjeś polecenia, tylko zrozumieli, że to, co robią, wychodzi od nich. Po to, żeby nie potrafili się zbuntować, czy zrozumieć tego, co robią. Powiedziałeś 7 istot na planie fizycznym. Tak, na planie fizycznym jest ta scena. Przy czym też wymiana informacji jest spoza tego planu fizycznego. To znaczy, tak jak oni by byli przekaźnikami i nie do końca to jest channeling, bo oni są świadomie siedzą przy tym stole i te myśli pojawiają się w ich głowach, tak jakby ktoś im wkładał najpierw emocje, która ich w jakiś sposób tak podnieca, nawet tak ekscytuje, możliwość właśnie większej władzy, większego wpływu, ale pojawiają się myśli, które powodują, że one nadają rytm tej dyskusji. Czy oni wiedzą, że te myśli nie są ich? Nie, dlatego że te emocje, które im towarzyszą, tak dominują ich istoty, że te myśli, które się pojawiają, są jakby odbierane przez nich naturalnie, że to są ich myśli. Są tak wyraźne, że w taki bardzo podekscytowany sposób ta dyskusja się tam toczy. Powiedz mi w takim razie na tym poziomie eterycznym, jak to widzisz? Kto tam robi te podszepty? Co widzisz? To też jest tak ciekawie pokazane, że tak jakby nad nimi pojawia się też, tylko że tam nie siedzi nikt, tylko stoi też 7 istot w kole i oni tak naprawdę przekazują im, tym mężczyznom w sposób energetyczny myśli, chociaż może nie w sposób bezpośredni, bo oni stoją naokoło takiej projekcji hologramu Ziemi, która się tak fajnie obraca. I oni tam mają zarysowany wręcz taką formę mapy, gdzie właśnie nie ma granic, że to jest wszystko takie wyczyszczone. Nałożona jest co prawda siatka takich granic, które właśnie oni chcą jakby zniwelować. Stoją każdy ten stojący byt jest podłączony za pomocą tej kuli, która transmituje te
ten przekaz w formie myśli do tych mężczyzn. I to są takie rasy głównie reptylianckie. Jest taki, jeden jest Draco, jest są inne formy reptylian, jest modliszka, jest taka istota, trochę z filmu Predator mi się kojarzy. Trochę podobna, jest taka obślizgła, właśnie z podobną głową, taką wydłużoną, tak jak czaszki są, te kryształowe, to z taką czaszką. Czyli przedstawiciele różnych gatunków. Tak, różnych gatunków, i oni w zasadzie ten plan, który tam już istnieje, zapoczątkowują za pomocą tych ludzi, którzy są właśnie w tym, przy tamtym stole, już w tym fizycznym planie. Czy oni są, każdy z nich jest podłączony do odpowiedniego człowieka, którzy siedzą przy stole, czy to jest jakby... Właśnie tak to wygląda. Tak to wygląda. Jak każdy ten byt wchodzi w osobną postać i tak jakby na planie fizycznym dzięki temu mogą się porozumiewać. Dobrze, teraz posłuchaj. W roku 1975 ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Gerald Ford powiedział, i tu cytuję: teraz musimy zjednoczyć się z innymi, żeby wprowadzić nowy porządek świata. Stwierdził także, że musimy przezwyciężyć ograniczone pojęcie suwerenności państwa i nikt nie może odwieść nas od tego celu. Odczytaj ezoteryczną naturę tego przekazu. Jak ją widzisz? To już jest dużo dalej, gdzie czasowo, tak naprawdę z tych, siedmiu istot to bardzo mocno rozeszło się w świat, przeniosło się na różne kraje, głównie na rządy, gdzie można by było powiedzieć, że energetycznie skupowano jak przywódców czy decydentów, i to jest w zasadzie już kolejny etap, gdzie na tym planie energetycznym też widać, że ten punkt jest realizowany poprzez to, żeby już w sposób bardzo jawny manifestował się ten plan. Więc to jest przekaz też stamtąd, żeby stopniowo ludzi przyzwyczajać do tego, że taka idea jest, i żeby ludzie zaczęli ją poznawać. Powiedziałeś, że to już jest dalszy etap. Tak. Czy jak wrócisz do tego momentu, kiedy siedzą przy stole, czy poznajesz kogoś tam, znanych jakichś postaci historycznych? Nie, nie mogę właśnie rozpoznać twarzy, kompletnie nie mogę skojarzyć z jakąś osobą, z osobami, które historycznie nie pojawia się coś takiego, natomiast pojawia mi się data. Powiedz. 1860. Tak, bo to powstało dużo, dużo wcześniej, zdecydowanie, a teraz tutaj sięgamy do współczesności bardziej. Choć jeszcze się pojawia taka dopełnienie, że idea była wcześniejsza i pewne jakieś informacje czy idee ci mężczyźni znali, i przez to, że znali, byli podatni na to, żeby przejąć kontrolę czy zainspirować ich do tego, żeby w tą ideę w nich rozbudzić bardziej poprzez właśnie te myśli. Oni jakby zostali wybrani dzięki temu, że pewne idee jeszcze gdzieś z setek lat wcześniej, jakieś właśnie takich niewyraźnych myśli czy idei gdzieś zbierali. I też to bogactwo, które osiągnęli, też wynikało z tego, że już te siły, które później z tych mężczyzn zdominowało, podstawiało im pewne sytuacje, możliwości po to, żeby uzależnić ich od materii, od bogactwa, pokazać, pobudzić w nich tą właśnie rządzę władzy. Najpierw pewnie rządzę pieniędzy, a później władzy. Kim są główni bohaterowie NWO na planie fizycznym?
jakie mam pytanie kolejne. Myślę, że spójrzmy może bardziej bliżej nas. Jak wiemy, proces postępował przez wieki. Jak powiedziałeś, setek lat. Tutaj ciężko mi mówić o bohaterach, jak patrzę na to. Bo tak naprawdę w tym pozytywnym i w negatywnym sensie tak samo. Bo tak naprawdę bardzo dużo istot jest tak zajawionych tą ideą, czy ich świadomość jest tak mocno ukierunkowana, że oni nawet nieświadomie odgrywają swoją rolę i takich istot jest cała masa. Natomiast taki bohaterowie, jeśli byśmy, czyli osoby takie najważniejsze, one są faktycznie niewidoczne dla... One nie podejmują decyzji, tylko stoją gdzieś właśnie... One są w fizyczności, są też są jakby silne i wpływowe, ale ta decyzyjność jakby jest przekazywana głównie przez aparat rządzący, głównie przez rządy, po to, żeby całą tą machinę, to się pojawia, to aż jest niesamowite, jak się patrzy na to, to siatka zależności jest tak olbrzymia, że tutaj to jest po prostu olbrzymia ilość ludzi, to nie tylko w rządach, ale przemysł filmowy, rozrywkowy, medyczny, właśnie rządy są uwikłane w to i około 90% tych uwikłanych osób kompletnie nie czuje, czy nie odbiera tego, że pracują dla jakiegoś NWO, czy dla Deep State, czy dla kogokolwiek, tylko czują, że to jest idea, której oni chcą służyć i rozumieją, że ona jest dobra dla ludzkości. Natomiast ta pozostała część to bardzo czuje, bardzo czuje, że nie wiem, że to głównie istoty, które mają jakąś specyficzną energię i gdzieś właśnie tą rządzę władzy bardzo łatwo jest im przekazać i oni dosłownie odbiera się ich jak trochę nie ludzi nawet. Tak jakby ktoś im ich zhybrydyzował, czy połączył energię ludzką, albo z energii takiej ludzkiej zabrał pewne elementy w stylu empatia, czy współczucie, tego typu rzeczy tam nie ma. Jest tylko ukierunkowanie na to, co ma się wydarzyć. To jest jakby naturą dążenie właśnie do tego, żeby opanować świat tą ideą. I to się pojawia. To faktycznie jest ta wierchuszka tej całej ideologii. A jak spojrzysz na planie niefizycznym, kim są, znaczy na ten cały system, jakbyś spojrzał na planie niefizycznym, jak to widzisz, tak zwanych bohaterów NWO? To jest coś takiego, jakby faktycznie wziąć takiego człowieka. Chociaż trudno tutaj już mówić, że rząd to jest człowiek. To nie jest istota ludzka w odniesieniu do, jeśli porównywać energetycznie. Kompletnie tam jest, to nie jest coś w nich, co odczuwa się w istotach ludzkich. To te istoty, które są nad nimi, którzy właśnie wchodzą w myśli i wpływają, czy modyfikują ich świadomość. To nie tylko modyfikują świadomość, ale tutaj jest głębokie poczucie, że część tych istot jest już na planie fizycznym w tych postaciach. Dosłownie tak jakby zmodyfikować im DNA i stworzyć hybrydę w ciele ludzkim, która kompletnie jest olbrzymia ilość tam fałszu i właśnie brak empatii, brak współczucia, jest tylko taka pusta, chłodna, taka odrażająca energia w nich, ale opakowane to jest ciałem ludzkim. Powiedz, są zhybrydyzowani. Jak widzisz tam, jakie są geny wymieszane?
jest część właśnie gadziego DNA. Właściwie to w niektórych takich istotach to wydaje się, że tam już jest przewaga, ale z jakiegoś powodu jest tam część DNA ludzkiego. Tu się pojawia, że takie poczucie jest, że w pełni przetransferować taki gad się w ciało nie może. Z jakichś względów on ciało nie wytrzymałoby takiego obciążenia. Czyli musi być ta mieszanka. Tak, ale te istotne cechy DNA są przetransferowane właśnie, czy zmienione w tych istotach, które są na planie fizycznym. Czy istnieją tam, powiedzmy sobie w tym całej siatce NWO, czy istnieją tam jakieś czarne charaktery, czyli przeciwnicy NWO? Tak. Część z nich istniała, a część z nich istnieje. Kim oni są? To są ludzie, którzy w jakiś sposób intuicyjnie zaczęli czuć, że to niekoniecznie może posłużyć ludzkości, wręcz dopatrują się czegoś, co może zaszkodzić ludzkości, czy wręcz doprowadzić do zniewolenia. I szczególnie to są ludzie, którzy na wyższych szczeblach władzy, nie uświadamiając sobie, w czym uczestniczą, dostępują jakby wyższego wtajemniczenia. Tutaj się wtedy pojawiają mi rytuały, które są wprowadzane, są dla nich tak szokujące, że kompletnie oni nie mogą jakby nie mogą z tym żyć. I niektórych się łamie szantażem czy różnego rodzaju właśnie takimi zabiegami, żeby ich zastraszyć czy wręcz szantażuje się różnymi sytuacjami, ale niektóre z tych osób nie potrafią się z tym pogodzić i próbują tą informację wynieść na zewnątrz po to, żeby sygnalizować, że ten świat jest w niebezpieczeństwie. Jest głębokie takie poczucie, że muszą coś zrobić. Rozumiem. Czy są to whistleblowers, tak? Czyli ci sygnalizujący, że coś jest nie tak. Przedostaje się to do naszej informacji, do tak zwanej masy ludzkiej. Dobrze, a w jaki sposób NWO jest zorganizowane? Tutaj mówisz, powiedziałeś już wcześniej, że to w zasadzie nie jest jakby organizacja, tylko taka pewny rodzaj siatki, ale jakbyśmy, ta siatka jakoś tam jest zorganizowana, jakbyś to widział? Tutaj pojawia się coś takiego, że właśnie ten, jakbyśmy wrócili do tego momentu, kiedy te siedem istot stoi wokół tego hologramu Ziemi i tam jest ten plan, to tam jak można dotknąć i uruchomić plan, który cały czas się rozszerza i wchodzi dosłownie tak jak można by powiedzieć trochę w systemie korporacyjnym, gdzie zaczyna się od rządów, później rządy wprowadzają różnego rodzaju przepisy czy organizują pewne przestrzenie. Tworzy się na przykład prawo pracy, czy organizuje się w jakiś sposób pracę. Szkolnictwo też w określony sposób ma wyglądać po to, żeby ukształtować świadomość, czy szkolnictwo też przygotowuje później tych ludzi do tego, żeby w kolejny etap ci ludzie przygotować ich na kolejny etap. Do tego jest kolejny jakby odnogi, gdzie właśnie show biznes wkracza po to, żeby znowu te osoby, które w tym systemie szkolnym i pracy nie mogły jakby, żeby dać im coś, co znowu będzie kształtować ich świadomość, czy ograniczać ich i kierunkować w określony sposób. To jest kolejny element. Kolejny element jest służba zdrowia, tak zwana służba zdrowia, która
w pewien sposób według procedur tego pacjenta kieruje. Jest znowu bardzo duży odłam czy pod taki pod wielki program wręcz pod tytułem żywność. Jak tą żywność modyfikować i jak ją produkować po to, żeby w sposób niezauważany ona jednak zabijała, czy przynajmniej osłabiała systemy odpornościowe ludzi, a znowu do tego jest wpleciony system farmaceutyczny, który już ma gotowe rozwiązania na choroby, które wywołuje ta żywność. I to jest znowu później idzie w dół, rozszerza się już aż do takiej organicznych sytuacji, takiej, gdzie już poszczególne osoby tak zajawione tym są na przykład autorytetami, prowadzą programy, tą fałszywą propagandę przedstawiają, telewizja ma w tym udział, internet ma w tym udział i to w zasadzie później dociera do indywidualnego człowieka, który naładowany, który umęczony i naładowany fałszywymi informacjami zaczyna wierzyć, że ten system go chroni, że daje mu bezpieczeństwo i zaczyna być jakby w takiej przestrzeni ta osoba czuje się w jakiś sposób bezpieczna, że wszystko ma jakby podane. Przestaje w pewien sposób nawet myśleć, czy myśli w taki sposób, jak się jej każe. Tak. Czyli tak zwany wróg staje się nagle przyjacielem, bo daje nam to poczucie bezpieczeństwa, tak jak powiedziałeś, a tak naprawdę jest to całkiem odwrócony proces. Powiedz mi, czy już w zasadzie to na to odpowiedziałeś, czy istnieje jakiś związek pomiędzy tajnymi rządami, czyli deep state'ami, a organizacjami NWO, w tym takim sensie, jak powiedziałeś. Tutaj można jeszcze tylko dopowiedzieć, że ten deep state są pierwszym poziomem, drugim w zasadzie, bo później te deep state łączą się z rządami i dalej idzie to już w głąb. A chciałabym tak jeszcze jako ciekawostkę zapytać o tych ojców założycieli przy stole, tych siedmiu, którzy siedzieli. Czy oni, jakbyś takim szybkim skanie spojrzał, czy oni w dalszym ciągu jakby inkarnują i są teraz z nami? Tak, i tutaj się pojawiło, że oni po śmierci, właśnie ich istoty, na bazie tej żądzy, tych emocji, tego poczucia władzy, zostali przystosowani, właśnie ich DNA zostało zmienione i inkarnowali już jako właśnie teoretycznie ludzie, czy w ciałach ludzkich istoty, które już pewnych cech, pewnych emocji po prostu nie mieli. Jest łatwiej wtedy kontrolować, czy wręcz nawet nie trzeba ich kontrolować. Oni telepatycznie bardziej odbierają sygnały i bardziej w sposób taki bardziej taki pewniejszy wdrażają ten plan. Są po prostu, ich świadomość jest jeszcze bardziej ukierunkowana na osiąganie celu. Czy istnieje jakiś związek pomiędzy rządami lub przedstawicielami rządów a NWO? Związek jest, ale taki właśnie to jest ukryty, także ciężko jest znaleźć, albo może nawet formalnie, ciężko, w zasadzie chyba nie do znalezienia jest. Tam są takie zależności, które nawet gdyby ktoś chciał, żeby ujrzało światło dzienne, to ciężko jest powiązać, czyli na zasadzie, że z tego człowieka można zrobić wariata i on ma bardzo utrudnione możliwości udowodnienia. Szczególnie teraz, kiedy ludzie są w takim stanie, że nawet gdyby podać im dowód, to większość ludzi nawet nie uwierzy, bo będzie się bała utraty tego bezpieczeństwa, które potencjalnie to państwo im zapewnia. Jaki jest cel NWO? Opisz mi szczegółowo jego główny cel lub cele. Przejęcie świadomości i wolności poszczególnych istot ludzkich, uzależnienie ich od tego systemu i całkowita kontrola. Całkowita kontrola. Tu się też pojawia, że tak naprawdę, że to już jest, tylko
temu systemowi jest za mało, że są jeszcze jednostki, które mają tej swobody więcej, czy są w stanie przemycać tutaj wiedzę, świadomość spoza tego planu. I odcięcie ludzkości od swojej natury spowoduje, że ta energia, którą my posiadamy jako ludzie, będzie mogła w pełni zostać przyjęta do kreacji tego systemu. Dokładnie w taki sposób, jak system chce, a nie tak, że gdzieś pojawiają się idee, które... Niezależne idee, które ten system chce wyeliminować. Chce ustandaryzować nas jako ludzi w myśleniu po to, żeby 100% energii, czy blisko 100% energii kreacji zabierać do własnej kreacji. Czyli potrzebują naszego takiego zunifikowanego sposobu myślenia i świadomości, poziomu świadomości, żeby tworzyć własne kreacje. Tak, dlatego że umiejętność czy możliwość ukierunkowania naszych myśli spowoduje olbrzymi przepływ energii, która właśnie popłynie w stronę, które ten system chce wykorzystać. Powiedziałeś, że są takie jednostki. Mam nadzieję, że to jest więcej niż tylko jednostki, które próbują troszeczkę innymi ścieżkami iść. Próbują nam troszeczkę więcej powiedzieć. To są jednostki, choć tutaj widać też, że te jednostki zaczynają łączyć się. Tak jakby, ale tak, na początku pojawiało się, że jednostki zaczynały sobie uświadamiać, że ich życie, ich doświadczenie jest ograniczane i wybudzając się z tej iluzji zaczęły widzieć i robić rzeczy, które były bardziej, czy robią dalej, które są zgodne z ich wnętrzem i na zasadzie rezonansu zaczęły przyciągać inne osoby, które tworzą bardzo często już takie mniejsze społeczności. Gdy powiem 3, znajdziesz się w roku 2019 na corocznej konferencji Bilderberg. 1, 2, 3. Jesteś tam? Tak. Jakie tematy są poruszane podczas tej konferencji? Opowiedz mi w szczegółach, jak przebiega ta konferencja. Duży taki ogromny stół mi się pojawił, gdzie siedzą przedstawiciele z różnych państw, wydaje się, bo tam jest cała taka bardzo różnorodność tych ludzi. I w nich jest taka forma, jak to nazwać, ekscytacji, obawy, że są oddani tej sprawie. Jest taka forma takiego ekranu, na którym podawane są, tak jakby nikt z nich nie był najbardziej decyzyjny, tylko oni jakby muszą się zgodzić, czy przejąć tą informację po to, żeby po zakończeniu spotkania zawieść wytyczne do poszczególnych krajów po to, żeby móc je wdrażać. Ta informacja pojawia się jakby z zewnątrz i odbierana jest przez tych wszystkich uczestników. I jeśli mogłabyś powtórzyć początek pytania, bo za dużo mi się pojawia tam informacji. Opowiedz mi w szczegółach, jak przebiega ta konferencja, jakie są tematy poruszane. Może jakiś temat jeden ci wpadnie. Jest pewnego rodzaju podsumowanie tego, co udało się stworzyć i te elementy, które się pojawiły, są takim przyczynkiem do tego, żeby na podstawie tego budować kolejne, dokładać kolejne punkty do tego i tworzy się taką sieć zależności, która będzie realizowana. I cały czas jest tam jest taka atmosfera podsycania tej idei po to, żeby ci ludzie naprawdę stali się może nie fanatykami, ale żeby to tak mocno wryło się w ich świadomość, że oni, można by było powiedzieć,
uwierzyli w to, że to jest jedyna i słuszna droga. Przez to te punkty, ten plan jest łatwiej trafia do nich i przekazywany jest bardziej jakby traktowany priorytetowo już w takiej pracy takiej na zewnątrz, poza tym spotkaniem. Dobrze. Teraz, czy istnieje jakiś związek pomiędzy epidemią COVID-19 a NWO? Tak. Tak, to znowu pojawia się, że to jest element planu. Znowu się pojawia, że trochę to jest szybciej niż powinno, ale jest tutaj pojawia się sytuacja, że to jest forma testu, czy ludzkość jest już gotowa i na ile jest gotowa. Wydaje się tutaj, że to będzie, że to jest jeden z elementów, że to nie jest coś takiego, że to jest punkt taki kulminacyjny. Tu się pojawiają jeszcze następne tematy, które się pojawią w zależności od wyniku właśnie tego eksperymentu z wirusem. Dokładnie, jest to eksperyment. Darku, to jest wszystko z tak zwanego oficjalnego protokołu. Jeśli pozwolisz, to pójdziemy troszeczkę dalej. Czy zgadzasz się, żebym jeszcze jakieś inne pytania zadała? Tak, ale pojawiła się informacja, jeśli pozwolisz. Wydaje się, że jest istotna, bo dobrze. Pojawiła się zaraz po tej informacji, którą o wirusie, który jest pewnego rodzaju elementem. Tu się pojawiło, że kolejnym elementem, i to bardzo wyraźnie się czuje, będzie coś związanego z tym Starlinkiem, który Tesla teraz wypuszcza. To jest coś takiego, że ten projekt, który chyba Bluebeam się nazywał, będzie wzmocniony efekt przez właśnie te satelity, które teraz są. I tak jakby to było, to jest bardzo prawdopodobna wersja, że to się pojawi, żeby wzmocnić poczucie właśnie paniki i lęku, czy dania jakiejś nadziei poprzez jakieś elementy religijne. Bardzo jest prawdopodobne, że to się wydarzy, bo aż wchodzi mi to do głowy. Tak zwanego przyjścia Mesjasza? Tak, tak. Czegoś, co da ludziom nadzieję, a jednocześnie przed tą nadzieją wywoła olbrzymią taką bojaźń czy lęk i poddanie się temu. Powiem, że psujesz mi mój własny protokół, ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałabym tylko jeszcze tak informacyjnie powiedzieć, co to jest ta grupa Bilderberg. To są najbardziej wpływowi ludzie świata, o których mówi się, że tworzą coś na kształt rządu światowego. I jako ciekawostkę podam, że w ostatnich latach na konferencji pojawili się też przedstawiciele z Polski. Była tam Anne Applebaum, czyli żona Radosława Sikorskiego, także Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Olechowski, Janusz Palikot i Jacek Rostowski. W zeszłym roku pojawił się na tej konferencji Radosław Sikorski, Rafał Trzaskalski i Joanna Pińkowska z TVN. To taka tylko informacja. Teraz wrócę do pytań, które sobie też przygotowałam. Powiedz mi, jaka jest strategia NWO? Już tam część fajnie opowiedziałeś o tej organizacji, jak ona się tworzy z tej samej góry, taka duża piramida się robi, jak ona jest, rozchodzi się później na rządy, na władze legislacyjne, które tworzą specjalne prawa, ustawy, które właśnie w pewien sposób jakby są dostosowane do tego, co tak zwane NWO chciałoby osiągnąć. Czy jest jakaś strategia tego działania? Tak. Przede wszystkim cierpliwość, konsekwencja i manipulacja. To znaczy manipulacja pod kątem modyfikowania informacji, czy tworzenia informacji, które mogą być prawdopodobne, ale niekoniecznie są prawdziwe, które doprowadzą do tego, że ludzie uwierzą
i będą się oswajać z tym, zbudowanie właśnie autorytetu państwa i oswajanie ludzi z tym, że jedyną słuszną i prawdziwą informacją jest to, co rządy, co państwa podają. No i tutaj się jeszcze też pojawia, że ta cierpliwość i konsekwencja wynika też z tego, że te istoty na planie energetycznym ten czas postrzegają w sposób inny, więc dla nich rozłożenie tego planu w czasie jest o tyle prostsze, że jest bardziej skuteczne. I te rozłożenie tego planu na wiele, wiele lat powoduje stopniowe przyswajanie. Nie ma szoku poznawczego u ludzi. Mhm, tak, 100 lat w te czy we w te nie ma żadnego znaczenia, ponieważ na tym planie eterycznym w ogóle czasu jako takiego nie ma. Takiego czasu liniowego naszego. Dobrze, Starlink mam w swoim protokole. Kim jest Elon Musk? Jak go widzisz? Jak go postrzegasz? To jest też ciekawe, że postrzegam, aż chyba słońce zaświeciło teraz, bo widzę jasność przy jego istocie. Jego jakby podejście jest czyste, jego intencje są czyste, natomiast jego ten potencjał jest wykorzystywany, czy technologia, którą on tworzy, jest modyfikowana, czy wykorzystywana również do tego, żeby wdrożyć plan, czy pozwala się mu cieszyć się odkrywaniem i tworzeniem po to, żeby jego potencjał, to w jaki sposób w zasadzie pozwala się nawet tworzyć egregor Muska, po to, żeby pobierać tam energię i inspirować ludzi po to, żeby go wspierali, odczuwa się u niego pewnego rodzaju spełnienie właśnie i zamknięcie go w tych ideach po to, żeby on nie zauważył, że z tej technologii można będą mogli korzystać też inni. Tak, on stał się takim pewnego rodzaju idolem wśród młodszych generacji. Właśnie ten egregor, tam jest cała masa energii ludzi, którzy rzeczywiście są podekscytowani tym, co on robi i chcą się czuć jakby częścią tej kreacji i tam rzeczywiście jest mnóstwo energii. W zasadzie nie odpowiedziałeś na to pytanie, czy Starlink jest częścią NWO, strategii NWO? On stanie się częścią strategii NWO. Mhm. Powiedz mi, czy Elon Musk, wdrażając projekt Starlink, musiał zawrzeć specyficzne, specjalne umowy z tak zwanym establishmentem, Deep State'ami, czy Deep State'em i Pentagonem? Tak, przy czym on cały czas pojawia mi się, że nie do końca jest świadomy tego. Ta moc, która za nim idzie, ta energia, która jest, powoduje, że on cały czas ma w swojej świadomości misję dzielenia się ze światem nowymi rozwiązaniami, technologią. Jednocześnie w nim to przekonanie jest takie, że żeby to wdrożyć, musi, czy powinien zdobyć zaufanie, współpracy właśnie ze establishmentem, no bo inaczej te projekty nie będą mogły być zrealizowane, więc ta idea, która mu przyświeca, determinuje go do tego, żeby dogadywać się ze wszystkimi. On czuje, że ma moc, a tak naprawdę tam jest przyjmowany z otwartymi ramionami, bo jest osobą, która może część roboty zrobić za nich. Mhm, dokładnie. Do czego służy lub posłuży Starlink? Przede wszystkim do komunikacji, do tego, żeby spiąć tą siatkę informacyjną w jedną całość i jednocześnie móc odbierać, czy śledzić, czy monitorować przestrzeń, już tutaj energetyczno-informacyjną, i technologia, która właśnie jest związana z projekcjami, które potencjalnie mogą nam się pokazać, to w połączeniu ze smogami chemicznymi, z manipulowaniem przy pogodzie, ma stworzyć. W zasadzie tutaj bez tego elementu byłoby chyba ciężko spiąć to wszystko do tak brzydko mówiąc kupy, bo z tej perspektywy
urządzenia czy ta technologia po prostu jest skuteczniejsza, czy jest w stanie przenieść dużo więcej informacji, a tu pojawia się, że tej informacji po uruchomieniu systemu będzie nieprawdopodobnie dużo. Olbrzymia ilość informacji, taka, która do tej pory chyba na Ziemi nie istniała. Będzie można nas też ładować tymi informacjami i ukierunkowywać, tak. Manipulować. To można nawet to porównać do takiej informacyjnej atmosfery, w której my będziemy się poruszać. Czy to będzie jakoś zaburzało nasze pole, w sensie takim pole informacyjne, dostęp nas, istot, które jeszcze mają ten dostęp do informacji, czy będzie to zaburzało w jakiś sposób do tej informacji, która już jest w przestrzeni? Tak, dlatego że my będziemy, jeśli by w kategoriach elektryczności to rozważać, będziemy bardziej odbiornikami, będziemy też nadajnikami, tak jak do tej pory, z tym, że na innych częstotliwościach, na częstotliwościach, które obciążą nasze ciała fizyczne. Czy jest powiązanie między projektem Starlink a koronawirusem? Jest lub może będzie? No właśnie. Bardziej będzie, czy może być. Jeśli wdrożą szczepionki, które będą modyfikować nasze DNA, czy wpływać na rozkład białek, to w tym momencie, jeśli te procesy zapoczątkowane w naszych ciałach już się rozpoczną, to wtedy wzmocnione przez całą tą energetyczną atmosferę, podłączoną również do Starlinka, może wywoływać w nas określone reakcje. Reakcja. Czy jest jakieś powiązanie między Starlinkiem a 5G? Tak, zdecydowanie tak. To jest element, który bez 5G albo 5G bez Starlinka byłoby działanie tego utrudnione. Tak. Ile satelitów wystrzelił Musk? Tak, co ci przychodzi pierwsze? Pierwsza rzecz 300. 300? A jak, ile będzie docelowo? 10, około 10 tysięcy, drugi etap, później nawet do 50 tysięcy się pojawia. No to już w ogóle nie będzie można przejrzeć. Nie będzie gwiazd chyba w ogóle. Pytanie, czy ty zaglądałeś do mojego protokołu? Dobrze, bo następne pytanie mam, czy chemtrails jest częścią NWO, czyli smug chemicznych. Czy jest też częścią tej strategii NWO? Tak, chemiczne. Tak, jest to element. To są właśnie, tu, jeśli byśmy popatrzyli na to wszystko, co wcześniej w tych pytaniach było, to wszystko na planie fizycznym, co było robione poprzez systemy mentalne czy społeczne, finansowe, to wszystko to znamy. Natomiast, żeby system był bardziej wydolny i bardziej skuteczny, no to te elementy w stylu Starlink czy smugi chemiczne też powinny zaistnieć, żeby system był naprawdę silny i przekonujący. Bez większego zgłębiania się, do czego służą smugi chemiczne, czyli chemtrails? Mają przynajmniej dwie, pojawiają mi się powody, dla którego to się robi. Jedna to rozpylanie jakichś paskudstwa, które tam jest, które jest, spadając jest w stanie być wchłaniane przez nasze organizmy i modyfikować je, czy wchodzić w reakcję z naszym organizmem i w jakiś sposób zmieniać, czy też osłabiać. Ale również tworzy taką powłokę, czy taką formę powłoki. Taką formę można nawet by było powiedzieć ekranu, który można wykorzystać na przykład do projekcji, a jednocześnie też jakby taką, to jest okrągłe, ale tak jak czasza do satelitarna, anteny satelitarnej, ona zbiera informacje i później poprzez dekoder możemy oglądać program, to tutaj też informacja, czy odbija, może się odbić od tego ekranu i w sposób bardziej wydajny przekazywać informacje. I to jest coś takiego, co to nie jest metal, bo przez to można przejść, ale pewne
pewne częstotliwości tworzą właśnie taką formę bariery. Bariery, czy nawet ekranu, które można rozpalić i wywołać formę hologramu, czy pewnego, czy obrazu. Powiedziałeś, no dobrze, ekranu rozumiem, a bariery przed czym? Bariery przed na przykład częstotliwościami spoza tego planu, tak żeby móc przefiltrować czy osłabić przekaz. Czyli coś, co na przykład byłoby dla nas pożyteczne, żeby się nie mogło przedostać? Idealnie, żeby się nie mogło w ogóle przedostać, albo przynajmniej osłabić, lub przejąć informację i podać ją w sposób zmieniony. Temat depopulacja. Czy istnieją plany depopulacji ludności? Niektóre źródła mówią, że nawet 90% ma zniknąć. Tak, tak, istnieją. To jest też trochę konsekwencja tej technologii, że część ludzi nie wytrzyma, część powinna przestać istnieć. Tutaj jest też forma czegoś takiego, że w momencie, kiedy się przejmie już świadomości ludzkie, to pewna grupa istot, czy ludzi, którzy zostaną, będzie wystarczająca, żeby tą kreację podtrzymywać. No będzie, jeśli się ziszczą, no to chcieliby doprowadzić, że tylko 500 milionów. Mi się pojawia, że trochę więcej, więcej jednak ma zostać, tak? Ile? Około miliarda. Miliard. No, to i tak jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że jest nas 7 miliardów. Bardzo, chyba więcej jest nawet. No jest więcej, się. Tak, tak. Ale bo pojawia się, że to jest, ludzi jest dużo więcej niż nam się podaje, tak jakby, nie wiem, tą informację też chciano ukryć. Aha. Po to, żeby móc właśnie te plany, które będą odrażać, można testować na ludziach. I którzy na przykład są niezarejestrowani. Także tutaj tu jeszcze była jakaś informacja, tylko mi uciekło. Za dużo, strasznie dużo informacji teraz do mnie płynie. Leci. Uporządkuj je, zatrzymaj ten napływ taki trochę chaotyczny albo nieskoordynowany i wybierz te, które są istotne. Otworzyliśmy troszeczkę puszkę. Tak, tak. Tu pojawia się, że to jest takie dążenie jak do tego, żeby stworzyć pewną taką uniwersalną społeczność, która będzie funkcjonowała według standardów. Kolejnymi etapami tutaj pojawia się będą takie, można to uprościć do kontynentów, gdzie będą pewnego rodzaju takie rejony, gdzie będzie się dostosowywało pod kątem mentalnym i predyspozycji takich psychofizycznych ludzi, to będą takie rejony odrobinę różniące się od siebie, ale docelowo później ustandaryzuje się do jednej globalnej świadomości już. Czy będą te, tak jak mówisz, kontynenty, one będą się specjalizowały w pewnych rzeczach? Może nie aż tak, tylko my tutaj na przykład w Europie, czy Europa Zachodnia ma specyficzną mentalność. Sposób postępowania, sposób, w jaki pracują, w jaki podchodzą do życia, w jaki sposób się komunikują. Inaczej jest w Azji, inaczej jest w Afryce, inaczej jest w Ameryce, więc tam najpierw te świadomości się zrówna, a później będzie się zrównywało poszczególne świadomości, już takie, te większe. Te większe. Dobrze, czy sztuczna inteligencja, tworzenie jej, to część też strategii NWO? Tak. Dobrze. I już na kolejne pytanie, czy GMO jest częścią strategii NWO, odpowiedziałeś, że tak. Tak. Dobrze. Szczepionki i mikrochipy jest też częścią NWO, to było wcześniej powiedziałeś o tym. Tak, bardzo wyraźnie się to odczuwa. Czy według wcześniejszych założeń, tak zwanych teorii spiskowych, cała ludzkość miała być zaszczepiona do 2016? Co poszło nie tak? Z
zbyt mało było elementów, które były potrzebne w stylu zagrożenie. Czy to, jak popatrzymy, że były wywoływane próby zrobienia dokładnie tego, co teraz się udało, ale ten test jakby pokazał, że ludzie, żeby się bardziej bać, potrzebują większej ilości bodźców. Dopiero teraz dołączono te elementy w stylu zakazy wyjścia, czy maseczki, czy jakieś elementy, zamknięcie granic, zamykanie firm i tak dalej. To wywołało dużo więcej emocji, strachu i na dużo więcej ludzie teraz są w stanie się zgodzić. Jak wcześniej powiedziałeś, jest to test. I to dalej jest test. I jeszcze wydaje się, może nas czekać jakieś takie przepisy czy zasady, które będą jakby utrzymają nas w tych obawach. Agenda 2030. Czy jest powiązana z NWO? Tak, jest poczucie, że tak. Tu chodzi o to, że te plany są rozłożone na ileś lat i tworzy się takie podplany, które nazywa się w taki sposób, czy można, czy nazywa się, czy wdraża się jakąś część planu. Jest to agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zawierająca całe tak zwane plany rozwoju zrównoważonego, została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 roku. Okej, ale według jakby utajnionej informacji z tej agendy 2030, do końca 2030 wszyscy mają być zaszczepieni, czy tak? Tak jest plan, tak. I no już jeden po nim nie wyszedł. Przy czym tutaj się znowu pojawia, że jeśli pójdzie wszystko po myśli, a tutaj się patrząc wstecz historycznie na tej linii czasowej, nie wszystko wychodziło im tak idealnie, dlatego to trwa i będzie, poczucie jest tutaj, że będzie trwało dłużej niż nam się wydaje i da nam przestrzeń jako ludzkości do tego, żeby również swoją moc kreacji, czy nie godzenie się na to, dać nam przestrzeń po to, żeby móc tą przyszłość, że tak powiem, zmieniać i wpływać na to, żeby ten plan się nie ziścił. Jeszcze jedno pytanie na temat QAnon. Czy QAnon jest częścią strategii NWO? Pośrednio tak. W zasadzie może nawet i bezpośrednio. On jest wykorzystywany właśnie do dezinformacji, czy do podawania informacji w taki sposób, żeby na przykład dać nadzieję, zawiesić, czy skierować uwagę w określone strony po to, żeby na przykład pozbawić resztę działania, czy szukania innego rodzaju odpowiedzi, czy cały czas pojawia się, że można tą informacją, czy różnego rodzajami idei takich oddolnych, żeby móc je pozyskać, zamienić i wykorzystać przeciw. A jaka jest rola Trumpa w QAnon? Trump, wydaje się, że on mimo wszystko wiele rzeczy nie wie. Przyświeca mu jakaś idea, ale jest bardzo mocno też manipulowany. Podaje się mu takie informacje, które jakby dają poczucie sprawczości, ale no nie pojawia mi się on jako taka idealnie czysta świetlista istota, która chce być formą jakiejś, nie wiem, mesjasza, od którego wyjdzie zmiana, taka pozytywna zmiana na świecie. A spójrz, czy w jego otoczeniu jest ktoś, kto był wśród tych ojców założycieli, tych siedmiu przy stole? Trump ma ten problem chyba, przynajmniej tak się pojawia, że jeśli nawet zaczął za dużo, tak w cudzysłowie, fikać, to można doprowadzić do sytuacji, że te zależności, w które on przez całe życie wszedł, można zniszczyć
i wywołać tak olbrzymie obciążenie emocjonalne, którego on może nie wytrzymać i można wtedy będzie przejąć kontrolę nad nim. Dlatego, dlatego pozwala mu się na tyle, na ile jest to jakby częścią planu. Żeby stworzyć znowu iluzję kogoś, kto chce pomóc, na kogo można zwrócić uwagę, znowu przekierować energię i temu w zasadzie bardziej ma to służyć. Żyjemy w takim dualnym świecie, gdzie pojawia się, kiedy pojawia się prawdziwa informacja, zaraz pojawia się dla zrównoważenia nieprawdziwa i która dezorientuje nas wszystkich. Czyli rozumiem, że to jest też częścią tego QAnona. Tak. Dezinformacja. Pojawiło się parę działań oddolnych, które chciałabym tutaj przytoczyć. Jak się czujesz? Dobrze. Które chciałabym przytoczyć. We Włoszech powstał włoski ruch oporu. Członkami są m.in. znani adwokaci i lekarze. Wypowiadają się na rzecz statystyk dotyczących zgonów i zachorowań na koronawirusa. Próbują pokazać prawdę, jaka sytuacja, jaka panuje w Lombardii, bo to właśnie tam w zeszłym roku była cały projekt szczepień. Około 300 tysięcy szczepień zostało wykonanych i tam też jest spora sieć 5G. To taki przykład. Zobaczymy, czy jakby w Twojej ocenie, czy to jest dobry kierunek. W Polsce natomiast zostały uruchomione medytacje zainicjowane przez niezależne i alternatywne stacje telewizyjne oraz organizacje tego typu. Jak to widzisz? Jak widzisz taki rodzaj działania? Czy on nam jest w stanie pomóc? Jest w stanie nam pomóc, ale wcale nie musi. Dlatego, że dopóki te inicjatywy będą takie bardzo lokalne i małe, to wręcz mogą posłużyć do tego, żeby ta przestrzeń informacyjna, która jest kontrolowana, może wręcz wykorzystać to do własnych celów, pokazać, że jest jakaś grupa ludzi, którym nie leży na sercu dobro ludzi, tylko namawiają do czegoś, czy próbują właśnie podburzać, czy narażać wręcz na niebezpieczeństwo innych ludzi. W momencie, kiedy takich inicjatyw będzie się pojawiało więcej, one się pozapalają w większej ilości miejsc na świecie, to wtedy energetycznie silniejsze będą mogły pozyskiwać uwagę innych i budzić świadomość, czy przynajmniej zmieniać świadomość ludzi i spojrzenie. Wtedy to rzeczywiście będzie mogło urosnąć w siłę. Natomiast co do medytacji, to tutaj mam takie sprzeczne jakby takie odczucia. Z jednej strony idea jest słuszna, ale tutaj też trzeba uważać na to, w jaki sposób się medytuje, bo w momencie, kiedy w taką medytację tak wejdziemy z obawą, że chcemy to zrobić, bo boimy się, żeby to się w końcu skończyło, albo prosimy gdzieś jeszcze nieświadomie inne siły o pomoc, no to w tym momencie możemy doprowadzić do zaburzenia czy przekierowania tej olbrzymiej ilości potencjału, który się uwalnia w takiej medytacji. Czystość intencji i osoba, która przystępuje do tej medytacji, wspierają, musi być, powinna być czysta, wchodzić bez lęku, bo w momencie wtedy otwieramy się, wypuszczamy ten lęk i zwrotnie możemy otrzymać przeciwny efekt. Według Grega Bradena wystarczy 8366 osób, by zmienić bieg wydarzeń, by wykreować nową rzeczywistość. I teraz chciałabym, żebyś wyobraził sobie, że dokonaliśmy takiej zmiany, że nam się udało. Jakie kroki podjęliśmy? Jesteśmy w takiej rzeczywistości już, którą wykreowaliśmy i przeciwdziałaliśmy, udało nam się przeciwdziałać tym projektom NWO. Jak wygląda nasz świat i jakie kroki podjęliśmy? Zmienia się od
W zasadzie w każdej płaszczyźnie zmienia się podejście od szkolnictwa poprzez uwolnienie technologii, poprzez relacje, poprzez system rozliczeń, taką większą suwerenność w zasadzie, może nie, że w pełni, ale bo pewne zasady też się pojawiają, ale takie, które nie stoją w sprzeczności z innymi. Jest taka bardzo duża przestrzeń komunikacji, wspólna świadomość taka zbiorowa, która pomaga podejmować globalne decyzje, ale też w przestrzeniach lokalnych. Lokalne przestrzenie też w sposób taki bardzo taki kolektywny wpływają na tą swoją przestrzeń, szanując też przestrzenie już indywidualnych jednostek czy rodzin. Pewnego rodzaju takich tarć, napięć kompletnie nie czuć tam. Czuć też lekką energię i nie czuć tego przytłoczenia, które wcześniej, czy które teraz nam towarzyszy. Ta ogromna energia lęku, która jest dominująca na tym planie. W zasadzie wszystko jest z tym związane, a w tamtej rzeczywistości tego nie ma. Jest rzeczywiście dużo takiego otwarcia się pojedynczych ludzi na drugie, ale jednocześnie takich własnych, pięknych, takich wolnych przestrzeni. Spójrz, takie w większej takiej perspektywy, czy taki scenariusz jest możliwy. Czy gdyby tak. Te 8366 czystych intencji o czystym sercu osób mogły wpłynąć na zmianę biegu wydarzeń? Tak, ale to naprawdę się pojawia, że czystość tej intencji jest ważna. Taka bezwarunkowa ta intencja powinna pójść, nie powodowana na przykład lękiem czy bezsilnością, bo wtedy do tej rzeczywistości przenikną te emocje i zaburzą. Pod warunkiem, że Starlink nam tutaj nie przeszkodzi. Dobrze. To w zasadzie ode mnie wszystko. Jeśli ty masz jakieś uwagi, to możesz jej przekazać, Darku. Pojawiło mi się znowu, że ten plan jest rozłożony mimo wszystko jeszcze na lata. I nie mam poczucia, że sytuacja, w której teraz jesteśmy, ta związana z wirusem, jest punktem kulminacyjnym, po którym już wszystko będzie inne. Dużo rzeczy będzie innych, ale nie wszystko. To nie jest przysłowiowy koniec świata. I dzięki temu, że jest to rozłożone w latach, naszą rolą czy dla nas jest to, dla tych obudzonych ludzi, czy ludzi światła, jest to olbrzymia szansa po to, żeby dalej robić swoje, nie bać się, nie poddawać, podejmować działanie, bo to będzie wpływało i zaburzało ten plan, który cały czas widzę, że nie zrealizuje się nigdy do końca i w pewnym momencie znowu nastąpi taki punkt, gdzie on się wręcz zacznie już sypać. Już będzie tak widoczny, że w końcu ta ludzkość powstanie z kolan i to się zmieni. To wyraźnie to czuć. Tyle, że będzie to od nas wymagać cierpliwości. To się nie wydarzy w ciągu pół roku czy roku. To jest w dłuższej perspektywie. Ale powiedz, jak pomóc ludziom pozbyć się tego lęku? Albo co ludzie mogą zrobić, żeby pozbyć się tego lęku? Przede wszystkim myśleć i patrzeć na to, jak system śmieje się z nas, jak robi sobie z nas żarty, i my powinniśmy robić dokładnie to samo z systemem. Dobrze. Jeśli system każe nam, w cudzysłowie, zakładać maseczki i my to robimy, to zauważmy, że system mówi, macie założyć maseczki, ale jak nie możecie oddychać, to nie musicie. Więc wykorzystujmy takie wskazówki systemu, które ewidentnie mówi,
że robi sobie z nas w cudzysłowie jaja. Więc Tak. róbmy to z systemem to samo. Daje nam furtki też. Bo w momencie, kiedy zaczniemy się bawić tą sytuacją, tak jak system z nami się bawi, to ten strach uwolnimy i pokażemy też innym ludziom, że nie jesteśmy tresowanymi małpami, tylko suwerennymi ludźmi, którzy mają swoją wolę i mają też poczucie humoru. Mamy, świetnie. Dziękuję Ci bardzo za tą piękną sesję badawczą. Czy jesteś już gotowy na powrót? Tak, dziękuję Tobie również. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres.
ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa.
I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar
esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te dwa czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.